Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Immortal: Unchained. I na początku odcinka czas oczywiście zastosować się do waszych rad, za które oczywiście serdecznie dziękuję. A pierwszą z rad jest zmiana broni i to zmiana snajperki. Tutaj wiele osób może się dziwić, dlaczego wymieniam broń, która jest świetna, fantastycznie sprawdza do tej pory w grze, jest ona ulepszona na poziom znakomity. Słuchajcie, chodzi o to, że mam tutaj snajperkę, która ma zasięg na poziomie 22 metrów. No jest to dość mało, a tutaj mamy trebusz pogromcy behemotów, broń, która ma 200 metrów, przepraszam, 100 metrów zasięgu, czyli o 78 metrów więcej. I będzie to zmiana tylko na moment tak naprawdę, ponieważ przyda mi się to tylko w jednej sytuacji, ale przyda się to bardzo. Coś takiego to jest. Okej, no może nie jest to dokładnie snajperka ani nic z tych rzeczy, ale zobaczymy zresztą, jak to się sprawdzi w praktyce. I przejdziemy sobie do miejsca, w którym napisaliście, że przegapiłem jedną kapliczkę po prostu. Kapliczkę, która, no nie ukrywam, przydałaby mi się, ponieważ no wiecie, kapliczki służą do po prostu ulepszeń postaci. Dobra, myślę, że mogę sobie odpuścić takie coś, w sensie fajnie się w tamto miejsce. Miałem przetestować trochę tą broń, ale dobra, odpuścimy. I do czego ma mi posłużyć ta broń? Słuchajcie, broń ma mi się przydać w walce z pewnym przeciwnikiem, pewnym snajperem, który znajduje się zaraz przed bossem, którego tutaj będziemy mieli. Bo pozwoli mi ona po prostu ściągnąć tego wroga z naprawdę olbrzymiego dystansu, dzięki czemu, no, jakby będę miał wolną drogę do bossa właśnie. Mówi się też, że nie warto tak naprawdę z tym bossem na tym etapie walczyć. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Ej, propos, ja nie sprawdzałem tego miejsca wcześniej. Nie wiem, jak to się mogło stać w ogóle, szczerze mówiąc, no ale dobra. To było bardzo dziwne. Zobaczmy w takim razie, co tutaj mamy. Protokół prawidłowy. Pogromca łowców, żmijów, szyfr ataku, kanister z fragmentami, wielki i średni eliksir energii. Dobrze. Dałbym radę się tutaj do niego zakraść? Aż oczywiście! Na idealne trafienie. Rewelacja. Naprawdę rewelacja. Były też głosy, żebym nie walczył po prostu z tym bossem na tym etapie, że nie ma to za bardzo sensu i moglibyśmy po prostu przebiec sobie do jakichś drzwi, które są na prawo od niego. Zobaczymy, słuchajcie. Nie jestem pewien, czy to w tym miejscu będzie ta kapliczka, którą przegapiłem, czy też może i nie, ale za chwilę byśmy się mogli już przekonać. Oj, zaraz zginę. Ja pierdzielę. Dobra. Miałem więcej szczęścia niż rozumu w tej sytuacji, ale na szczęście udało się. Szczęście wystarczyło. Gdzieś to tutaj była chyba ta kapliczka. Pamiętam, że koło takiego zielonego wzniesienia. Możliwe, że tam to było. Zobaczymy. A nie byłby tam jednak przejść. No nie, nie, nie. Z takich numerów proszę. O, jak dobrze. O, jak dobrze, muszę przeładować akurat w tym momencie. Bardzo fajnie. Tędy nie mam przejścia żadnego. Realnie nie, naprawdę do tej pory nie wiem, czy ja tutaj w ogóle powinienem się znajdować. Próbujemy na górę tutaj się wbić jeszcze. Tam nie przejdę. Tutaj też nie. Nie no, tutaj ewidentnie nie przejdę, także tędy na pewno nie mam iść. W porządku. Możliwe, że to z drugiej strony było. Zaraz to sobie wszystko obadamy na spokojnie. Nie ma pośpiechu. Szczególnie, że tutaj będzie jeszcze zaraz paru tych właśnie pojawiających się stworów, przeciwników. Dobra, to jest chyba ostatni już, tak mi się zdaje. Dobra. Może trochę przesadziłem, bo jakich jakoś tam powybijałem. Dobra, teraz chyba musimy tutaj przejść, tak mi się wydaje. W sensie, że nie przegapiłem tego miejsca jeszcze. A zaraz zobaczymy. Ale chyba tak, chyba tędy. Śmierci oczywiście. No i miejsce mojej śmierci numer 2. Podobno jest to jedna z naprawdę najlepszych farm w grze, jeżeli nie najlepsza, z tymi przeciwnikami. No, prawda jest taka, że z tej snajperki giną oni na jedno trafienie. W sensie, no, nie z tego behemota może, ale z tej snajperki, którą miałem i z której korzystałem do tej pory. No i w sumie z której będę korzystać, ponieważ jest to coś no, bardzo dobrego, bardzo użytecznego, bardzo fajnie ulepszona jest również, więc wiecie, no, będę się nią posługiwał naturalnie. A mniej więcej były też takie... Tutaj przyjdzie? No tak sobie będzie tam patrolował, ja patroluję. Nie chciałbym po drodze tylko zginąć za chwilę. Powiem wam, że nie tyle co w tej grze, to jest bardzo możliwe. Coś może stać na każdym kroku. Tak jeszcze, no, w tej lokacji też w ogóle mamy wielką szansę na coś takiego. Widzicie, zaraz gdzieś tutaj źle skręcę i zginę, bo zrespią mi się na plecach. Czy coś jest do zdobycia? Nie, że nie. Otóż tutaj, nie? Dobra, nie jest to do końca celne. Powiedzmy, że to w ogóle nie jest celne. Dobra. Nie wiem, jak ja mam ze 100 metrów trafić kogoś takim czymś. Ale zobaczymy. Powinienem sobie już zużyć tutaj po prostu troszkę... Znaczy, korzystać ze słabszej broni na nich. Jak wiecie, zdrowego rozsądku i po prostu oszczędności amunicji, żeby później nie było, że mi jej zabraknie tamtych. Okej. Pierwsza apteczka dopiero. Nigdy nie przejdę jakoś? Nie, nie ma szans. Okay. Możemy ruszać dalej. Wydaje mi się, że oni tu się chyba respią, przynajmniej ten jeden, już w momencie i sytuacji, kiedy ja podchodzę do tych drzwi, także ja nie mam za bardzo wpływu na to niestety. Na tym etapie. O właśnie, słyszycie, już się kurde zrespił typ. Kurczę, nawet nie wiem, jakie to obrażenia robi. A, serio? Dobra, nie, okej. Okay. Przy bezpośrednim trafieniu nie jest to wcale słabe. Mamy go nawet, proszę bardzo. To zostaje prawdopodobnie tylko jeden. Oby. Okej. Okay. Tylko przeczucie, że tą kapliczkę już przegapiłem. A może nie? No najwyżej, chociaż no fajnie by było to jednak zdobyć. Idźcie. Gdzieś tutaj było. Tak jest, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, słuchajcie, naprawdę za tą radę. Kapliczka z opancerzeniem. Zmniejsza otrzymywane obrażenia od mrozu o 20%. No to chyba w sam raz na tą lokację nawet. Znowu nam się coś na kolanach pojawia. Okej. I kolce. Ty byłem za szybki dlatego mi do tej pułapki. Czy on tutaj naprawdę przyjdzie? Chyba tak. Żebym sprowokował snajpera do tego, żeby do mnie podszedł. Wow, nie wiem co on robi. Dobra, rozwalony. No i drodzy, ten snajper, który miał być naprawdę wielkim wyzwaniem, faktycznie został rozwalony w tym momencie. Dziękuję bardzo za polecenie tej broni, bo aż tak uważny i dociekliwy nie byłem, przyznaję, bez bicia, żeby sprawdzać zasięg tego. To był błąd. No, postaram się już go nie powtórzyć, bo widzę, że no faktycznie są jakieś naprawdę bardzo różnorodne bronie tutaj. Nie, żebym twierdził inaczej jakoś na początku, ale wiecie, chodzi o to, że No, nie widziałem nigdzie broni, która ma aż o tyle większy zasięg. Nie wiem, no, 4-krotnie większy zasięg? Chyba. Tam to moja poprzednia snajperka. Także jest to naprawdę super wynik. Dobra. Teraz tak, spróbujemy sobie w takim razie przebiec na prawo. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Czy tam będzie jakiś obelisk, żebyśmy mieli fajną drogę do tego bossa, czy coś. Ale spróbujemy. Widzę, tu jest sporo pułapek. O cholera. Dalej przebiegnę. Pewnie jeszcze więcej. No i kurczę, ostatni mnie zabił, no. Okej, ale spoko, no, nie ma się co przejmować. Na tym etapie podobno się umiera strasznie często. Także no, no, znaczy powinienem się spodziewać, że w tej grze będzie tak, że za moment zrespi się z 8 przeciwników, którzy mają mnie na 2 hity gdzieś tam na moich plecach, no ale mimo wszystko tego, że się spodziewałem, to jakby nie mogłem za bardzo jakoś tutaj na to zareagować, tak, dopóki nie widziałem, że to się dzieje. Bo jak mogłoby się zabezpieczyć przed tym? Patrzeć to patrzyłem na plecy. No dobra, teraz mogę jedynie starać się nie zginąć po drodze i odzyskać wszystkie moje cenne fragmenty, które utraciłem. Przy okazji, zaraz zrobimy to w jeszcze inny sposób. O mój Boże, tu serio była taka pułapka? Ja pierdzielę, co to się odwaliło teraz? Przepraszam bardzo. Dobra, zrobimy to w inny sposób. Wiecie jaki? Po prostu użyję sobie przedmiotu, który przyspieszy ilość trzymanych fragmentów przeze mnie, znaczy zdobywanych. To jest jakiś absurd, ja sobie zdaję sprawę, nie? Że takie coś tu się dzieje, no ale trudno. Trudno. Dobra. Gdzie tutaj są te moje wzmocnienia na ilość zdobywanych fragmentów? No tu mamy pełno tych zbiorników. Przekłada się to na większą biegłość w używaniu podstawowych rodzajów broni. Nie chcę tego. Gdzieś tam było coś takiego. Wiem, że mam takie itemy. Mały eliksir, zaawansowany staw zbieracza. Efekt został sztucznie ograniczony, tak. Znacząco ułatwia pozyskiwanie fragmentów. Używaj tego. Tyk, zobaczymy, ile zdobędę teraz tych fragmentów. I jak to w rzeczywistości będzie działało. Nie pamiętam, ile ci mi dają normalnie. 420. Około 300. Na tych będzie fajnie widać, bo oni dają 1000. 1200. To jest znacząca zmiana? No możliwe, że tak w sumie, no. Znaczy, w skali jednego to może nie jest jakoś super odczuwalna ta różnica. Ale no jak tutaj zaraz większą ilością będziemy mieli do czynienia tych przeciwników, no to już to odczuję, no. Myślałem, że nie przyjdziesz tu. Dobra, gin. O kurde, zużyłem tą strzykawkę TRM. Bez sensu, no ale cóż. Okej. Szkoda w sumie teraz przeładowywać tamtą strzelbę. Próbowałem przez ten czas zwiększoną ilość pozyskiwanych fragmentów. Aha, TRM już nie działa. Lipa. Przeładowane, przeładowane. Zbieraj. No, sprintować rzecz jasna nie można. Kiedy to trwa? To będzie teraz trudne. Zdaje mi to powinno trochę inaczej działać. Nie, że on się kurczę respi, jak my jesteśmy po tej stronie. No okej. Nie było tak źle. Ten drugi. Chwilę kumowa. Teraz tędy, nie? Jakoś poszedłem. Ciekaw jestem, czy te wzmocnienia przy tych kapliczkach są randomowe, czy zależne od klasy, bo widziałem też komentarze wasze, które pisywaliście, że na przykład w tym miejscu nie dostaliście, powiedzmy, wzmocnienia waszego pancerza, tylko coś innego. Więc nie wiem, jak to działa. Ktoś z was dajcie znać, bo też się czegoś dowiem chętnie nowego, no ale również będzie to odpowiedź dla osób, które właśnie nie wiedzą, jak to działa. W tym na przykład właśnie dla mnie, no. Ale widziałem, że nie jedna osoba też nie ogarnia, jak to tutaj funkcjonuje. O mój Boże. Dobra, faktycznie ten snajper byłby mega uciążliwy. A, nie trafiło go. Dobrze. Boss dostał. To nie jest akurat dobre. Nie wygląda, by się zainteresował nami, no? Możesz się tu pojawić? Jakoś bliżej na przykład? Chyba nie wiem, na co liczyć. O, dobra. Ciekawe, czy ten efekt zwiększenia ilości fragmentów, które możemy pozyskiwać, również dotyczy bossów. Patrzcie, no tak nam pięknie plecy wystawią. Wow, minęło go. Też pięknie, nie? Kurde, 3 mi się zrespiło. Te strzały aktywują spawn pointy. O, o. Przerąbane! Terem. Nie wiem jak z tamtym, czy on nie widzi. Naprzodujmy sobie na spokojnie, wszystko na spokojnie. Próbujmy go ściągnąć. Kurde, ale dostał jednym. Ciekawe, czy się tu pojawi za chwilę. O, już bez bonusu. A coś z ciebie wypadło chociaż. Podstawowy komponent. W porządku. On tu idzie? Znaczy, wiecie, czy do mnie, czy tak po prostu sobie spacer robi. Oh. Przebiec czy nie przebiegać? Widziałem to. Jest, jak dobrze. Dziękuję za informację, żeby przebiec najpierw to, bo faktycznie mamy tutaj obelisk. Także rewelacyjna sprawa, ale martwi mnie to, jak wygląda sytuacja ze spawnami tych przeciwników, czyli za każdym razem będą się tutaj respili? Kiedy ja będę próbował walczyć z tym bossem, czy jak? Bo jeśli tak, to jest naprawdę ciężko. 40 000! Ja pierniczę. Kolejne kanistry, to aż 2, słuchajcie. Ile tego będzie? Ej, właśnie, zobaczmy. No, kurczę, może błąd właśnie teraz popełniłem, może zestaw zbieracza też na to działa. Przecież wydaje mi się, że nie, bo... Boże, ja już użyłem 2 zestawów. Ja pierdziela, zmarnowałem to. Nie wiem, czy to się zestakuje. To nie działa na to, no, tak jak myślałem, bo to byłoby zbyt OP. Kurde, chciałem jednego zużyć. To w ogóle jest opcja zużycia dwóch na raz, bez sensu, przecież to nie wydłuża chyba czasu, nie? Duże pakiety amunicji, przekaźniki i tak dalej, dobra. Robimy sobie tak, że podróż. Czy chcesz wydać 5000, żeby odblokować to miejsce podróży? Tak. To też polecaliście, żeby właśnie coś takiego robić sobie. Ja przed teraz mógłbym sobie na Arden pójść, zdobyć lepszą broń i tutaj wrócić, nie? Dlatego zostawimy to sobie, zobaczymy, czy z bossem sobie poradzę, oczywiście. Nie wiem, czy też warto z tym trebuszem cały czas walczyć, czy na przykład już sobie teraz to zmienić. Normalnie mogę na moją broń, z której korzystaliśmy do tej pory. Zrywacz kajdan, to też nieźle się prezentuje. No, zresztą zobaczcie, jaki to jest poziom ulepszenia. Znaczy niby prymitywne, ale tutaj z lewej strony jest to na złoto zaznaczone. Gdzie się znajduje ta moja... Tutaj, Imperialny Egzekutor na poziomie znakomitym. Moja snajperka, chciałem powiedzieć. Dobrze, więc myślę, że możemy sobie teraz przejść do levelowania. I tutaj polewelujemy percepcję, rzecz jasna. I to na 48 poziomie już jesteśmy. Przypominam, że słuchajcie, od poziomu 50 odblokuje mi się kolejny slot na broń. Jeśli dobrze pamiętam. Tak było do tej pory mówione przynajmniej. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, ta rzecz to jest blisko. Szybciej. Doskonale. Muszę przodować. No i oczywiście, że boss nie może być uczciwy. Nie może to być walka 1 na 1, tylko ktoś musi nam przeszkadzać. Imperialny Egzekutor. Oj, super, ginę. Ja pierdzielę. Wiem, czemu już mówiliście, że to jest jeden z najbardziej upierdliwych bossów chyba. On sam w sobie jest banalny, ale te bezsensowne hordy wrogów będą się chyba respiły tutaj do bólu. Chyba, że byłbym to w stanie jakoś rozegrać, nie wiem. Nie, amunicja. Aha! Ładuj! To się respiło za każdym razem, kiedy ktoś sobie zbuduje? To jest dość korzystne miejsce. Tamci nie chcą tu się teleportować. Kurde, co mnie to interesuje? Fabuła w trakcie walki z bossem? Ajajaj, ugrzązłem! Ej, to nie jest głupio. To nie mam żadnej amunicji. Aj! Kurczę! To jest do zrobienia wbrew pozorom. Naprawdę. Ale to będzie ciężkie zadanie. No teraz najlepiej, żebym tutaj podbiegł. I wręcz... Tylko moim zadaniem, żeby było odzyskanie tego, podniesienie tego wszystkiego. Dobra, ale utracono fragmenty, ale odzyskano najpierw. I pytanie, czy one będą trochę wcześniej, czy będą dokładnie w tym samym miejscu. Bo wiecie, chcę je odzyskać i zginąć gdzieś tam na górze, żebym był w stanie przy normalnym podejściu już je odzyskiwać sobie, nie? Bo jednak troszkę ich jest, a najlepiej byłoby, żeby udało mi się je podnieść i żebym zdołał się wycofać stąd. I wtedy mógłbym po prostu polewelować. Sporo tych znajdziek. Było. Jak powybijam to wszystko, to się nie będzie to schodziło w trakcie walki z bossem? Może on jej tak z okolicy ściąga po prostu? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Płonące dusze kronów są w stanie z łatwością splugawić esencję dusz, z tego powodu są pozyskiwane i przechowywane z dala od pozostałych. Już czytaliśmy. Tutaj byłem generalnie. Przyjaciel nas nie widzi. No a wiadomość. I generalnie wychodzi na to, że ci mini-bossowie to są właśnie tacy, że oni sobie gdzieś tam chodzą, wiecie, w lokacji i możecie z nimi walczyć, ale możecie ich całkowicie olać po prostu, nie? Kurczę, to tak słabo. Dawaj, dawaj. sam rozwalił. Mamy go! Pięknie milczący Janczar pokonano 14 000. Ładnie go porobiłem i dobrze rozgryzłem, kurde. Hajs! O to właśnie chodziło, że oni jednak tutaj przełazili chyba z obszaru, tak mi się zdaje. Weridiański przeszedł dekret cerowy kanister z fragmentami, strzykawka, zaawansowany system zbieracza i tak dalej. Czy jeszcze odzyskałem jeden system, ten zaawansowany, dobra. Teraz tylko nie zginąć, bo to byłby naprawdę przypał. Jak dużo tego świństwa tu się jeszcze pojawi? Chyba dużo. Wtedy ja nie ugrzązłem, tylko oni mnie po prostu zmrozili, no. Jak teraz. Taka poprawka. Przeklęte ostrza. Chyba drugi raz. Oj, jaki pech, że się amunicja skończyła akurat w takim momencie, przyjacielu. Rozbite serce. Kiedy królowa umarłych zasadziła kawałek swojego serca w ziemi, wyrosły z niego kryształy wykorzystywane do zakotwiczania dusz w sferze fizycznej. Niespętane dusze są spalane w silnikach zaprojektowanych z myślą o przywracaniu energii, które królowa utraciła, rozbijając swoje serce. No i to jest taka historia, przez którą prawie zginąłem. Słuchajcie, tak to było. Szyfr ataku i zaawansowany komponent. Złamimy sobie te szyfry jeszcze może. Zobaczymy, czego nowego będziemy w stanie teraz się nauczyć i co będziemy w stanie po prostu wykorzystywać. Generalnie skarby tutaj z obu stron wydaje mi się, że już wyzbierałem, także... Zobaczymy teraz po prostu, co możemy sobie ustawić i jakby tylko nie rozumiem jednej rzeczy, bo ktoś napisał właśnie tutaj, za co oczywiście wielkie dzięki, ale że drzwi są z prawej strony, one były na wprost bossa, więc nie wiem, czy tam coś z prawej strony było i przegapiłem, czy nie, ale mam nadzieję, że to o to miejsce chodziło, no bo tu jest obelisk w sumie, nie? Więc prawdopodobnie o to miejsce było w domyśle. Dobra, percepcja i słuchajcie, mamy kolejny slot na broń, czy nie jeszcze? A nie mogę tam tego ustawić. A dlaczego nie mogę? Pytanie. Odblokowano maksymalne obciążenie rangę 4. Okej, to chyba nie będę mógł z tego korzystać. 2 zaawansowanych komponentów mi jeszcze brakuje. No dobrze. Zobaczmy te szyfry ataku może. Czyli aspekty, aż 7 nowych, słuchajcie. Dobrze, 3 są aspekty takie. Zwiększa obrażenia zadawane przy pomocy karabinów szturmowych, nic ważnego. Zwiększa obrażenia zadawane przy pomocy wyrzutni granatów i zwiększa zadawane obrażenia w walce wręcz obrony. Zmniejsza obrażenia od kwasu i skraca czas działania korozji. Zwiększa umiejętność uników i pozwala przetaczać się przez wrogów. Wow, to będzie chyba jeszcze lepsze niż ryś, tak mi się wydaje. Szyfr wsparcia zapewnia energię. Zwiększa szybkość przeładowywania, to też jest genialne. Czy na przykład zamiast rysia mógłbym teraz sobie ustawić coś takiego? Jak kot? Nie. Jak niematerialność. Przetaczanie się przez przeciwników, no brzmi genialnie. Zwiększa obrażenie zadawane przy pomocy strzelb. Pytanie, czy chcę to mieć, czy po prostu zwiększenie... teraz nie to, tylko... Obrażenie zadawane z dużej odległości, za pomocą granatów... Gdzie to było? Było. Szybkość przodowania. Zobaczymy, w jaki sposób by to zwiększyło tą szybkość przodowania może najpierw. No, powiem wam, że to będzie dość odczuwalne. Pytanie, o ile mniejsze obrażenia będę zdawał ze strzelb, ale patrzcie na to. Zostawiam to. Zostawiam to na razie. Role wyglądają dokładnie tak samo, ale rozumiem, że po prostu będzie więcej klatek nietykalności i po prostu możemy rolować przez wrogów w tym momencie. To jest miejsce, w którym faktycznie cały czas będą się respili wrogowie teraz. Nie. Tak. Czyli rozumiem, że mamy teraz genialną farmę. Patrzcie, jak teraz można świetnie wykorzystywać tą snajperkę i tak dalej, nie? Genialna rzecz. Także dobrze, powróćmy sobie może już teraz tutaj do tego obelisku. Bardzo się cieszę z tego, naprawdę bardzo się cieszę z tego, co zrobiliśmy w tym odcinku. Mega progres po prostu. Nie, że dotarliśmy do nowego miejsca, ulepszyliśmy sobie jeszcze postać przez to, że odkryłem tą kapliczkę, którą bym wtedy przegapił, za co wielkie raz jeszcze dzięki dla was. Zdobyliśmy nową broń, przetestowaliśmy sobie nową broń, pobawiliśmy się z bossem, zabiliśmy bossa, zdobyliśmy naprawdę masę doświadczenia, mało straciliśmy tak na szczęście. No i mamy kolejną ścieżkę, którą sobie sprawdzimy w przyszłym odcinku, także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, będę mega wdzięczny. Zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być po prostu na bieżąco z filmami. No i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek już jutro na kanał, a także zapraszam od środy do niedzieli na live od godziny 20. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Zagrajmy w Immortal: Unchained. Cześć!